Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed Państwem Jerzy Jernas, witaj. Witam serdecznie Państwa. I zaczynamy Czas na Off, a w tym odcinku przedstawiamy film Stanisława Kalisza pod tytułem Złoto Kołymy. Jest to film, który przedstawia no właśnie takie aspekty też i geograficzne, i aspekty takie lokalne właśnie tutaj tej północnej Rosji. No i przede wszystkim bardzo ciekawy, bo są to osoby, które są zafascynowane tym regionem. Co będzie widać w tym filmie? Tak, proszę Państwa, Kołyma to jest taki region geograficzny na Syberii, na samym końcu Syberii, przy Morzu Ochockim, ale to jest region, no w ogóle Syberia jest ogromna i w tym regionie na przykład były, szczególnie w latach 50. I wcześniej, kopalnie złota, bo to jest region geograficzny, który no, w złoża te mineralne jest po prostu bardzo obfity. Ale i dzisiaj jest jedna taka, co najmniej jedna duża, tradycyjna kopalnia. I to kopalnia kruszcu, bo na przykład w RPA są kopalnie, ale kopalnie rudy złota, więc jakby koszt w sumie uzyskania złota jest o wiele większy. Natomiast tam po prostu się wypłukuje i są no, samorodki złota. Ale również są ludzie, którzy no, tak niezbyt legalnie czy na pół legalnie w starych wyrobiskach nieistniejących kopalń jeszcze przepłukują i też co nieco tam potrafią znaleźć ciekawego kruszcu i w ten sposób żyją, że jak tam się robi, zaczyna być minus 20, to wracają do centralnej Rosji i mają no, z czego żyć przez ten czas. Oczywiście w pełni legalnie sprzedają to złoto odpowiednim władzom. Trzeba powiedzieć jeszcze jakby jedną rzecz. Stanisław Kalisz to jest bardzo barwna postać. Mieszka w Poznaniu od lat. Urodził się na Śląsku, jest Ślązakiem, ale zakochał się w Rosji, a szczególnie w Syberii. Perfekt mówi po rosyjsku, doskonale zna tą kulturę, bez najmniejszego problemu nawiązuje kontakty z tamtejszymi ludźmi, często trochę nawet z półświatka, ale potrafi ich przekonać, w jaki sposób to się możecie Państwo domyślić, żeby pokazali coś, co przed żadną inną kamerą by nie pokazali. Więc dlatego są to niezwykle ciekawe filmy i Złoto Kołymy jest jednym z nich. Co warto podkreślić, to nie jest film, który realizuje sztab ludzi, tylko tak naprawdę dwie osoby, które jadą tutaj od nas, plus jeszcze jedna osoba do pomocy na miejscu. Tak, to jest bardzo skromna ekipa, dlatego jej się udaje wejść w takie miejsca, bo gdyby było ich dużo, to należałoby zapomnieć. To jest tak, to jest Stanisław Kalisz, jego operator, z którym zawsze te filmy realizuje, Marek Antonowicz, bardzo dobry operator z Poznania i miejscowy przewodnik, również wielbiciel i pasjonat Syberii i takim wielkim terenowym Nissanem z kierownicą z prawej strony, a i jeszcze razem z owczarkiem niemieckim, który potrafi zabić tygrysa, jeżdżą i realizują te filmy. No to pokażmy Państwu w takim razie, jak akurat ten film został zrealizowany. Zapraszamy serdecznie. Morze Ochockie. Ocean spokojny. Koniec lat 20. ubiegłego wieku. W tym miejscu ląduje pierwsza ekspedycja naukowa wysłana po to, by stwierdzić, czy na Kołymie, na północno-wschodnim krańcu Syberii, są jakieś bogactwa naturalne. Młoda władza radziecka potrzebowała sukcesów i pieniędzy. Rychło okazało się, że ta nieznana i bezludna dotąd ziemia taką szansę może jej dać. Geolodzy znaleźli wiele cennych metali, ale przede wszystkim złoto. Niedługo później rozpoczęła się tu nieznana nigdzie na taką skalę prawdziwa gorączka złota. Od 70 lat wcale nie słabnie.
Safian 9, Safian 9, Litry 42. Safian 9, Litry 42. W czasach stalinowskich wydobywano w tej rozległej krainie 60, a nawet 80 ton złota w ciągu roku. Miliony ludzi przypłaciło to życiem. W tych złotych górach kryje się jeszcze mnóstwo żółtego metalu. Tu i ówdzie można się natknąć na różnego rodzaju artiele, priski, rozpadki, poligony, rudniki, szachty. Tak w zależności od rodzaju i wielkości wydobycia Rosjanie nazywają miejsca urobku złota. Trafiliśmy do staratiela, kogoś w rodzaju brygadzisty, Aleksandra Pinucha. On także, jak setki innych mężczyzn z głębi Rosji, na Kołynie szuka swej szansy. Ну все, связи нету тогда. До свидания. Хорошо, поняли вас. Do miasta stąd 300 kilometrów. Złoto zacząłem wydobywać bardzo dawno. Na Czukotce byłem w 78. Przypuszczam, że wydobyłem jakieś 20 ton. Gdzie bym nie był, nie pracował, było tego 20 ton. Tak, są problemy. One są wszędzie. Z techniką, z paliwem i z ludźmi kłopot. Ludzie chcą zarobić. Kobieta, nie kobieta, każdy ma swoje marzenia. Ale ja osobiście uważam, że jak jest sezon, to trzeba pracować. Robocie trzeba oddać duszę. Żeby potem w zimie siedzieć i mieć i kobiety, i wszystko. Tam, gdzie jest złoto, zwykle są złodzieje. A jak są złodzieje, to winni się też znaleźć przedstawiciele prawa. Jedziemy z nimi na akcję. Про наш любимый город, где выросли когда-то, они со мной поют. Стоим на страже. Стоим на страже права. Выявлять, ловить, скажем так. Стараемся ścigać тех, кто бесправно ловит рыбы. Бесправно выдобывают золото. Есть незаконно добывают золото. Мы, в принципе, стараемся это. Есть таких людей. Чи таких людей есть дуже? В нашем районе. В нашем районе. Не очень много. Радше мало. Лёха и Серёга, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят, спортивные девчонки. Ой, Светка. Они ж с ума меня сведут. И сплеть в чулочках ноги, разрезы на юбчонках. И на край света. Wracamy do podpatrywania Aleksandra. Od rozpoczęcia płukania mija trzecia, czwarta godzina.
Na dziś już Fajrant? Czy jeszcze pracujecie? Wydobywamy oczywiście. A czy dzisiaj dużo wydobyliście? 150 gramów. A ile wypłukujecie w ciągu miesiąca? 5 do 7 kilogramów. Czy pracujecie na okrągło cały rok? W sumie jakieś 5 miesięcy. A potem mrozy. Tak. A potem jak wracać do domu, to trzeba wziąć kilo złota i wyjeżdżać. Tak? Nasze drogi znowu się krzyżują. Tym razem w opałach znaleźli się milicjanci. Na nic zdały się próby pomocy. Na spychacz przyjdzie im czekać jeszcze 5 dni. Nie zauważyliśmy jednak na ich twarzach cienia wściekłości. Czyżby tajga nauczyła ich obojętności na niefart? Na poszukiwanie złota jedziemy sami. 4 dni później przejeżdżamy przez Matrosowo. Kiedyś była tu olbrzymia kopalnia głębinowa, ale przestała być opłacalna. Dziś znów stoi przed szansą. Kupiła ją kompania Norylski Nikiel. Za 2 lata będzie to 3. kopalnia złota na świecie. W miejscu gór powstaną rozległe doliny. Zolotoje Kalco, złote koło. Podążamy tą słynną drogą jeszcze dalej. Wszędzie wokół szachty, poligony, pryski. Zatrzymujemy się, bo czegoś tak monstrualnego jeszcze tu nie widzieliśmy. To draga, maszyna skonstruowana w latach 30. ubiegłego wieku. Jej dzienny urobek to bagatela, kilogram złota. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Na Kołymie pracuje 5 takich potworów. Zbaczamy ze złotej trasy. Mamy nadzieję znaleźć nielegalnych górników. Nazywa się ich tu hisznikami. Od zaprzyjaźnionych wcześniej ludzi dostajemy szkic terenu, gdzie można ich spotkać. Miło, że nam zaufano. Ekipa telewizji rosyjskiej miałaby z tym kłopot. Złoto płuczemy po śmietniskach pozostałych po ZSRR. Jako takich nowych poszukiwań nie prowadzimy. Staramy się to robić jak najtaniej. Czy milicja wam nie przeszkadza? Nie, ale to osobny temat. Nie dla telewizji. W tym miejscu mieszkam już prawie 9 lat. W zimie stróżuję, a latem, jak nie ma kucharza, to ja gotuję. Dlatego, że człowiek tajgi jest uniwersalny. Mogę gotować, złożyć silnik, zastrzelić, co kto chce, nawet upiec tort. I to nie byle jaki. Привет.
Привет. Cześć. Как жизнь молодая? Jak leci? Торжественное вручение. Бивня. Ого. Пойдет. Co prawda potrzaskany, ale ujdzie. Skaj stoi. Trzeba było większego przywieźć. Nie było. Z gór szła lawina i go wymyło. A tak. Często znajdziesz. Często można znaleźć. Bardzo często. Szczególnie w rejonie susumańskim. Był taki czas, że mamuty tam migrowały. Susumański rejon ma swoją historię. Nasz susumański rejon, on вообще как он такой исторический. Złoto to nie kartoszka. Złoto to nie ziemniak, jakby go kto zasadził. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. Staliśmy tutaj, ale wczoraj znów wróciliśmy na stare miejsce. Złoto to nie ziemniak, to loteria. Można wziąć pożyczkę i splajtować i jeszcze zostać dłużnikiem. W ubiegłym roku wyjechaliśmy 4 października, było minus 15 stopni i wszystko zaczęło zamarzać. Dwa lata temu płukaliśmy, to było minus 46 stopni. Pracowaliśmy do grudnia. Można powiedzieć, że jest dobrze, jak dziennie wychodzi na człowieka 10 gramów. To jest dobrze. Ta grudka też trafi na tak zwany afinażny zabłot. Ludzki wysiłek, pot, zamieni się w zimne, bezimienne złote sztaby. W każdej z nich kryje się cząstka wielkich emocji, nadziei, rozczarowań. W tym zakładzie, jednym z sześciu w całej Rosji, złoto leje się całymi tonami. Kołymski Klondajk kręci się na całego.